A ten jest tam. Dzień dobry, proszę Państwa. Ja dwa słowa powiem krótko po prostu. Ty, Janek, będziesz coś mówił? Będę. Aha, dobrze, dobrze. Ja króciutko. Też króciutko. Proszę Państwa, to co tu wisi, to są rekwizyty. Ja takie okładki robię i jak robię te okładki, to czasami coś potrzeba zrobić i zrobić zdjęcie. I ja wtedy tam wstawiam. To na przykład jest przecięty wrzód, czyli Polska. A to jest serce gorące i tak dalej, i tak dalej. To jest taki dziób, gdzie ja, mając założone, przedstawiłem to jako obiad, jem po prostu w plenerze na śniegu, tam mróz wtedy był. No i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te, te. Natomiast tam to są po prostu, no, arcydzieła, no. Po prostu. Znaczy, to mi mogę. Tam jak jest ta konstytucja, żeby Państwo się nie pomylili. Żeby bez jednej literki. Proszę? Bez nie, jednej literki. Tam jest więcej. W każdym. Więcej kombinacji. Tam jest taka, każde słowo jest inne. W każdym słowie konstytucja jest błąd. Jest błąd. Tam jest taki liść figowy, tam był wmontowany, kiedy pokazywałem genitalia Michała Anioła. A tam jest taka wariacja ze Stalinem, to mi było potrzebne, dlatego zrobiłem taką okładkę. Więcej wiem o Stalinie, jak o swojej matce. No tak, no, ja cały czas telewizję oglądam. To samo zrobiłem z Hitlerem, więcej wiem o Hitlerze niż o swojej matce. Tam jest taka agawa. Ta agawa to była w innym miejscu, bo dwa widoki były i one są. Dwa widoki były, jeden po lewej, drugi po prawej, a to są po prostu na jednym obrazie. No i cóż, tak. Tam są okładki, no niestety nie kolorowe, bo te wszystkie okładki są kolorowe, no ale to cześć. Ale to trzeba mieć fundusze. Fundusze trzeba mieć. A jak Państwo wiedzą, to jest po prostu, jak to Jan Wojciechowski napisał w tym katalogu, zresztą bardzo słusznie i bardzo to było ciekawe w swoim posłowie, bardzo ciekawa myśl, że podatnik za te wszystkie 5 lat, tak Janek? 5 lat tych imprez, na który wstęp był wolny, zaproszenia były ogólne, nie wydał ani złotówki. No, to jest niebywałe po prostu. Podatnik nie wydał nic. Tylko, że ja, kończąc już, chciałem taki problem Państwu podrzucić, żebyście się Państwo przez minutę zastanowili nad tym, co jest grane. Przecież jest cały fundusz przeznaczony na kulturę z budżetu państwa. Każdy ma, powinien teoretycznie mieć do tego dostęp. I sobie korzystać. Wczoraj, czy dzisiaj nawet, nie wczoraj, minister Gliński powiedział, że przyznał, tutaj mogę się pomylić, ale przyznał teraz ostatnio, no, gigantyczna jakaś liczba, 30 tysięcy grantów. Z tym, że, jeśli się nie mylę, z tym, że to chodziło też o zabytki i na zakupy dzieł sztuki. Ale nie wiadomo w jakich proporcjach. Nie o to chodzi, no fakty są znane, ja to nie będę Państwu tego przypominał, ale chociażby z ostatniej wystawy, wielkiej, największej, jaka była chyba od 10 czy 15 lat, wszystkich, i awangardy, i nie tylko awangardy, który Banasiak zrobił, to jest redaktor naczelny Szumu, takiego pisma najbardziej popularnego wśród średniego pokolenia i młodzieży w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi. Wystawa na trzy fajery po prostu i tam on znalazł naprawdę rzeczy po prostu tak rzadkie, że to cud po prostu, cud, tak jak Kryszkowskiego, ta robak w Encyklopedii Radzieckiej, no po prostu to jest cud, że on to wynalazł. Ani jednego zakupu. Co to znaczy? To znaczy się, że ani państwa dzieci,
ani państwa wnukowie i prawnukowie nigdy nie zobaczą tych rzeczy poza tą wystawą już w oryginale. I takich rzeczy, bo ja ostatnio z tym się specjalizuję i w tych okładkach zamieszczam to, i takich rzeczy ja wynalazłem, jeśli chodzi o mnie, to prawie wszystko. Znalazłem po prostu dziesiątki. To mamy politykę kulturalną państwa, mimo tego 30 tysięcy grantów. No co to w ogóle jest? Kto na tym traci? No państwo tracą, wasze dzieci, no i wnuki, i prawnuki. Tego się w ogóle, to się w głowie nie mieści, tego się w ogóle nie praktykuje. No i to wracałem, nie wiem czy zakończyłem, ale wracałem do tego Muzeum Sztuki Łodzi. Ani jednego zakupu oczywiście. Ja taką układkę zrobiłem, że dałem propozycję, że w wypadku takich wystaw powinno się całą wystawę kupić. No całą wystawę kupić. I przez za 20 lat można odtworzyć ją po prostu co do szpileczki. Nie, to już przekracza możliwości państwa, ale okazuje się, że możliwości państwa finansowe są gigantyczne. No. Ale już nie będę kontynuował, na razie kończę. Trzech dni wynik badania amerykańskiego i mam pęknięty krąg kręgosłupa. Ja tu przeszkadza. Proszę? Przeszkadza. Nie. Jeśli tak, to nie, w żadnym wypadku, ja bym powiedział. Na samym dole. Jak to się liczy, czy od góry, czy od góry? Chyba od dołu. No w każdym razie, w związku z tym, nawet walka młody, to bym proponował, żeby ktoś się posiłował na rękę, dlatego że być może skończy się to tam jedno na liże. To może ja. Zapraszam. Bezpiecznie. Co prawda w takiej restauracji. Ja mam z kolei gościec i rozszerzenie wstępne. Ja też w takiej restauracji jeden z przywałkami. Była taka barmanka, która się siłowała z panami i zawsze ich kładła. No ja kiedyś to byłam i właśnie dlatego pewnie mam teraz problemy z rękami. I się pytałem, jak ona to robi, że zawsze jest wdzięczna, że się siłuje ze słabszym. Co dobrze rozpoznać. Randek Kolewski wszystko. Dobrze. Dobrze. Dobrze, ja to się przygotowałem, żeby zacząć czekać. No i ile ci wyszło?
Ale świetnie chwili będzie. Czekaj, pan jeszcze nie żył. Skala pękła. Tak, super. A i właśnie. Dobrze, dobrze. Ale ja się nie spodziewałam. Nie, już kończę. Może mi to dobrze zrobić. Ale po złamaniu czy po pewnym nie jest mocniejsze jeszcze niż przez... Jest jakiś pewny zespół cieśni wygasny. Ej, tak ci długo mierzy? To nie dobrze. No bo się ruszałeś. Właśnie. Może spokojnie zmierzyć. Ja zmierzyłam, bo i mamy ciśnienie. Tak, i panowa taki pomysł, żeby sprawdzić, czy to jest prawda. I tak, najpierw ja 200 na 180, potem 140 na 70. W ciągu sekundy, słuchajcie. Ja mówię, co to jest prawda? A ja też mam ich, przestałam mierzyć. Zaczęłam podejrzewać. Ale to już pierwszy piłat to powiedział. Co to jest prawda? Nie, chodzi o to, że za każdym razem jak kilka razy... Larysa zawsze posunie coś starożytnego. To jest niemożliwe, żeby on żył. Nie jest tak, że powinna być okazja. Dobra, idealnie. Chyba jak nie jest oparty, to nie może być. O, jeszcze niż. Nie, no bo to teraz... Chyba wiesz, nie wiem. To w ten moment, jak ono się na chwilę zatrzymało. Aha, to jest to dolne. Idealne. Czyli ile? 160 na 106. Za wysokie. A zmierzmy jeszcze raz. To zależy. Zmierzmy jeszcze raz. U 200 latka to byłoby prawie błąd. Proszę siedzieć, proszę Dobre, so.
dobre ciśnienie. Będzie dobre, bo widzę, że chyba razie mało. No to mówię o państwa sztuce.